ponieważ rzeczywiście informacja, czy może podsumowanie tych rozmów z panem dyrektorem Andrzejem Wiśniewskim, to jest pełniącym obowiązki dyrektora oddziału wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, była wspólna konstatacja, że te 15% to rzeczywiście są brakujące środki, o tyle ryczałt, który my otrzymujemy na leczenie pacjentów w naszym szpitalu i w każdym innym szpitalu powiatowym, powinien stanowić wzrost naszego przychodu w drugim półroczu tego roku, czyli od 1 lipca. To nie tak, że myśmy postanowili, że tyle powinno być i wyliczyliśmy to jakoś, tylko dyrektor również to przyznał. Natomiast realia są takie, że Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał nieco więcej pieniędzy na lecznictwo szpitalne, ale ten wzrost nie wynosi 15%, nawet nie zbliża się do 15%, bo po dokładnym przeliczeniu okazuje się, że w naszym przypadku to jest niespełna 2,4%. Co powoduje, że trudna sytuacja, właściwie dramatyczna sytuacja finansowa, z jaką mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie tego roku, takiej nigdy jeszcze nie mieliśmy, i zmusiło nas to do bardzo radykalnych oszczędności. Na szczęście pracownicy szpitala to zrozumieli i nawet byłem zmuszony podjąć takie decyzje, żeby po raz pierwszy od lat, ja już nie pamiętam od ilu nawet, obniżać wynagrodzenia w szpitalu. Pracownicy to, przynajmniej niektórzy to zrozumieli, niektóre grupy pracowników, i udało się te wynagrodzenia obniżyć. No więc dzięki temu jakoś funkcjonujemy, spinamy nasze finanse. Możemy opłacać wszystkie usługi, nie tylko pracę, ale też zakupy, które są niezbędne do funkcjonowania szpitala. Natomiast no, nie ma żadnych widoków, że ta sytuacja w drugiej połowie tego roku się poprawi. I prawdopodobnie z taką trudną sytuacją wejdziemy również w rok następny, ponieważ zwykle było tak, kiedy jeszcze nie było tak zwanej sieci szpitali właśnie ryczałtowego opłacania, że my mogliśmy liczyć na zapłacenie na początku następnego roku tak zwanych nadwykonań, czyli tych wszystkich świadczeń zdrowotnych, które wykonywaliśmy ponad przyznany nam limit. A zapotrzebowanie na świadczenia jest bardzo duże i coraz większe. Muszę powiedzieć, że natłok pacjentów jest olbrzymi. My możemy się z tego cieszyć, bo to znaczy, że pacjenci często wybierają nasz szpital, w każdym razie w tych zakresach, do jakich my jesteśmy powołani, którymi powinniśmy się zajmować, ale naszym coraz większym problemem są też pacjenci z innych terenów i z innych województw, no szczególnie z południowej części województwa pomorskiego, gdzie szpitale borykają się też z olbrzymimi problemami kadrowymi, finansowymi. No tak jak pan starosta powiedział, póki co my kadrowo sobie radzimy, to nie znaczy, że mamy nadmiar pracowników, szczególnie tych wykwalifikowanych, głównie lekarzy i pielęgniarek, ale rzeczywiście w tej chwili na styk jakoś to wszystko zapinamy. Z tym, że to jest tak trochę napięte jak struna fortepianu. Wystarczy na niektórych oddziałach, że zabraknie raptem jednego lekarza z przyczyn losowych i może okazać się, że to jak domek z kart, wszystko się posypie i z dnia na dzień być może będziemy musieli zawiesić jakąś część naszej działalności. Poza tym nieustannie borykamy się z brakiem lekarzy w nocnej, świątecznej pomocy lekarskiej, która to jest chyba najbardziej niewdzięczną pracą, jaka w szpitalach w tej chwili się odbywa, jeśli chodzi o lekarzy, a jesteśmy zobligowani do jej prowadzenia. Pacjenci przychodzą z najróżniejszymi schorzeniami, które powinny być realizowane na ich rzecz w podstawowej opiece zdrowotnej. Niestety to, co się dzieje w weekendy, a także od godziny 18, kiedy przychodnie się zamykają w dni powszednie, to jest jakiś armagedon czasami po prostu. I lekarze wprost mówią, że oni takiej pracy nie chcą wykonywać. Więc znalezienie lekarzy do pracy, gdzie naprawdę no, stawkę, którą za godzinę my proponujemy, jestem do tego zmuszony, no to już jest, no, to jest bardzo przyzwoite, nawet nie będę mówił, bo to są zarobki kontraktowe, więc ja nie będę ujawniał tutaj tego, ale to są naprawdę wysokie pieniądze, bardzo, bardzo wysokie nawet stawki, to nie ma chętnych lekarzy, bo to nie jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia jakości pracy po prostu. No ale główny kłopot, z jakim my się borykamy w tej chwili, no to jest spięcie finansowe tego roku tak, żebyśmy nie wygenerowali jakiejś astronomicznej straty, która uniemożliwi nam obsługę kredytów, które my mamy, które normalnie każde przedsiębiorstwo zaciąga, które pozwalają nam funkcjonować, no bo to jest takie najbardziej racjonalne. Dopóki my jeszcze sobie z tym radzimy i mamy płynność finansową, to jest okej. Natomiast podejrzewam, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat my się nie zbliżymy do zbilansowania naszej działalności i tak jak czasami niektóre lata zamykaliśmy niewielkim zyskiem, w sumie przez cały okres działalności spółka nie ma straty, tylko ma zysk, ale ostatnie lata no to były niewielkie straty, ale nie rzutujące na, że tak powiem, na jakąś wielką kondycję finansową szpitala, to obawiam się, że ten rok po raz pierwszy to będzie rok taki,
który po prostu no, z niepokojem zamkniemy, patrząc, co się będzie działo w przyszłym roku, bo nie ma absolutnie żadnych widoków, że rządzący zmienią system finansowania szpitali powiatowych i w przyszłym roku będzie lepiej. Obawiam się, że będzie albo tak samo, albo może nawet jeszcze gorzej.